ostatnio właśnie zastanawiam się, bo jednak brakuje mi właśnie tej jazdy w dzień. Ja się biję się z myślami, żeby właśnie sobie czegoś nie zmienić, ale to może o tym powiem później. Najpierw tutaj właśnie opowiadam o tych właśnie BDF-ach i o tej pracy na tych BDF-ach. Ładuję sobie kontenerki. No jak sobie załadujemy te właśnie kontenerki, no to sobie opowiadam, jak to wszystko jest, wygląda w praniu, nie? Dobra. Dobra, to wjeżdżam po swoje kontenery, to jest mam 11230 3757. I tutaj jak wjeżdżamy, to musimy uważać, żeby nie zahaczyć oczywiście o nogi, bo wiadomo co się stanie, jak się zahaczy o nogę. Kontener poleci na dół. Tutaj nie ma co filozofować w wjeżdżaniu, czy za pierwszym razem się cofnie, czy za trzecim razem. Cofnąłem za pierwszym razem bez żadnej korekty, ale to nie o to chodzi. Chodzi tylko, żeby o to, żeby załadować, wjechać pod kontener i nic nie zahaczyć. A czy zrobisz to za pierwszym razem, za trzecim, czwartym, to jest nieważne. Ważne, żeby tylko dobrze wjechać i nic nie uszkodzić. O, właśnie o te płozy chodzi, jak tutaj wszystko na płozy nam ładnie wyjdzie, to jest, znaczy, że dobrze załadowane. O. Także tak to wygląda, jak oni w płozach. No i co? No i tu jest blokada. O, blokada jedna, to musi trafić tutaj na to. Składamy nogi i no i jedziemy, nie? Także proste jak drut. Dopiero teraz jakiś wypięta. Skoczyła kotka. Jest git. No i dopiero teraz zapinam. Teraz ją zapinamy. No i teraz jest prawidłowo zapięta. Wszystkie są cztery zapięte i kontener załadowany, tak? Cała filozofia. Odczepiamy przewody. Ja mam taką zasadę, że zawsze jak już sobie pojadę przyczepą, przyczepa nie jest jeszcze przyczepiona, jest tylko w pozycji takiej do załadunku. Zwalniam zaczep, żeby jak śródowo teraz bym ją podniósł i już założył kotwy, no to czasami zaczep by się miał problem z odpięciem.
a jak nie jest jeszcze podpięta kotwami przyczepa, no to ona wtedy luźna jest, tak? I ją wtedy sobie mogę łatwo wypić. Backwards, yeah. Immature lover who don't use big words, yeah. Tym oto sprytnym urządzeniem tutaj podnosimy kontener, znaczy podnosimy auto do góry, tak? Znaczy akurat Mercedes ma taki pilot, a Scania ma trochę inny, ale oboje, czy tak samo działają. Tu mamy dwa przyciski do oprogramowania i przykładowo ja mam tutaj zaprogramowane M1 do wjeżdżania, a M2 do wyjeżdżania, tak? To się można łatwo zaprogramować. No dobra, będę nagrywał z głowy, bo lubicie widok z głowy, z łba, jak to wygląda w tej perspektywie. No i będę nagrywał i będę opowiadał właśnie na temat, jak zacząć właśnie jazdę na BDF-ach. Na co? No, to najpierw to wiadomo, jak zawsze, jak chce się podjąć pracę kierowcy, no wiadomo, trzeba mieć, ukończyć kurs prawo jazdy, nie? No. Prawo jazdy, wiadomo, przewóz rzeczy itd. itp. I potem, no co, no jeżeli tak bardzo ktoś już na początek chce zacząć przygodę w ogóle z transportem od BDF-ów, no to najpierw z kimś wypadałoby pojeździć, tak? Czy w podwójnej obsadzie, czy po prostu, nie wiem, na przyuczenie, powiedzmy, parę dni z boku, żeby zobaczyć, o co chodzi i de facto w samej jeździe, tak? Bo wiadomo, co innego jest skończenie kursu i egzaminu, a co innego jest właśnie pójście na taką zwaną głęboką wodę samemu, gdzieś jechać w trasę w Europę. No właśnie. I jeżeli my się zdecydujemy na to, że chcemy zatrudnić się do firmy, która specjalizuje się przewozem właśnie kontenerów typu BDF. Są firmy takie, gdzie właśnie biorą, a już coraz częściej jest z takich firm, co właśnie zatrudniają bez doświadczenia, tak? Na przeuczenie biorą i się uczą. A ostatnio zaintrygowało mnie właśnie, bo widziałem ogłoszenie na internecie, bodajże gdzieś na Facebooku, odnośnie nauki wjeżdżania pod kontenery właśnie BDF. Gdzieś w Polsce jest firma, która już świadczy taką usługę, gdzie można, wiadomo, odpłatnie zapłacić. No i mają tam parę puszek tych właśnie kontenerowych BDF-ów, no i uczy się, tak? Wyjeżdżasz, no wiadomo, pod okiem jakimś tam, jakiegoś w cudzysłowie fachowca, no ale się uczysz, znaczy tak, odwrotnie, płacić się i uczysz. No to właśnie widziałem taką firmę, ale no wiadomo, większość jest takich przypadków, że idziemy do firmy, pracodawca pyta się, jeździłeś, czy nie jeździłeś na BDF-ach, odpowiadasz uczciwie nie, no to pojeździsz dwa dni z kimś i się nauczysz. No tak było w moim przypadku, że ja wcześniej już jeździłem na zestawach normalnych, tak, na naczepie, no ale jak zatrudniając się tutaj, nie jeździłem wcześniej na BDF-ach i właśnie podobna była właśnie rozmowa, jeździłeś na BDF-ach, nie jeździłeś. Dobra, pojedziesz na jedno kółko, to się nauczysz, nie? Tak było w moim przypadku. No i faktycznie, tak, ja miałem taką szkołę, że pojechałem tylko z kimś na jedno kółko. Ten właśnie kierowca wytłumaczył mi, o co chodzi, tak, bo ja w ogóle
BDF-y tylko widziałem, jakie mijałem, tak, na autostradzie, a tak nie miałem wcześniej z nimi do czynienia. No i po jednym kółku musiałem już na drugi dzień, no, sam ogarnąć, tak, to wszystko. No nie powiem, bo trochę się tresowałem, no wiadomo, w takim przypadku, jak zostaje się samemu. No i pamiętam swój pierwszy wjazd, tak, a miałem jeszcze przepinki, tak, także wjeżdżałem pod dwa na raz kontenery. No i to było jeszcze trudniejsze dla takiej osoby, która praktycznie nie miała doświadczenia z zapinaniem, z ładowaniem BDF-ów, no to trochę się napociłem, tak, zanim wjechałem na dwa i przy okazji o mało kabli nie urwałem, tak, bo zapomniałem wyczepić i po prostu, no tak jest, nie, no niestety, no początki są zawsze trudne i to jest wszędzie, tak, czy idziesz, nie wiem, no gdzieś nawet bez doświadczenia w koło komina, no też musisz się wszystkiego nauczyć, tak, czy nie wiem, czy idziesz na chłodnię, też musisz się nauczyć chłodni. Idziesz na cysternę, musisz się też nauczyć cysterny. Ale no tutaj w tym porównaniu, w przypadku właśnie z jakimiś cysternami, czy no tutaj nie ma żadnej filozofii, tak? No tutaj po prostu trzeba wyczuć tą przyczepę, tak? W którym miejscu się łamie, bo tandem się łamie inaczej niż właśnie taka naczepa, a jeszcze inaczej się łamie, no, przyczepa z osią skrętną, tak? To już w ogóle jest całkowicie inaczej, odwrotnie do właśnie tandemu. Ale do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że właśnie sam nie wiem do czego zmierzam. Do Hamburga jadę. Ale o to mi chodzi, że za bardzo nie mam się tutaj co rozpisywać na temat tych właśnie BDF-ów, bo po prostu tu wystarczą de facto dwa dni z kimś, jak się pojedzie na właśnie kółko, dwa kółko, jedno kółko, no i załapiesz, tak? No jeżeli jeździłeś ciężarówką, no to przecież to jest po prostu proste jak świński ogon, nie? Nie, no, bo tak na poważnie, nie ma w tym żadnej filozofii, tak? No mówię, zawsze będę to powtarzał cały czas, śpiesz się powoli, sprawdzaj wszystko dwa razy. Jeżeli coś ci ciężko idzie, zatrzymaj się, wyjdź z samochodu, zobacz, co jest powodem, dlaczego tak, nie wiem, ciężko idzie. Bo z tobą można narobić problemu, a to wiadomo, z czym się wiąże, z problemami finansowymi, tak? Bo jakieś tam na pewno koszta trzeba będzie ponieść, nie? Bo to tak, no niestety jest, tam nie straszę, ale są takie przypadki, że tam jak się coś grubszego już odwali, no to jakaś część, no niestety musi pokryć kierowcę, tak? Także nie ma tak łatwo, nie? No jak zacząć przygodę? No to no, z BDF-ami, no po prostu trzeba wyszukać firmę, która oferuje taki charakter jazdy, tak, pracy, no i spróbować, tak, i spróbować tej właśnie pracy. Aha, i teraz tutaj na pewno ktoś się zapyta, czy do Niemca, czy do Polaka. No to ja, pomimo tego, że praktycznie mieszkam w Szczecinie, mam blisko do Niemiec, nie wybieram się do pracy do Niemiec, tak, jako właśnie gdzieś tam pod niemieckiego pracodawcę, żeby jeździć, bo już tutaj mam wielu znajomych, którzy właśnie powrócili z takiej pracy, bo nie jest tak aż pięknie, kolorowo, jak nam mówią ogłoszenia. Także nie jest to moim, że tak powiem, celem. Praca za granicą, bo wiem, jak wygląda ta praca za granicą, szczególnie w Niemczech. No jest zapierdziel, tak? No jest zapierdziel, bo tutaj jak ja robię swoją turę, która zajmuje bodajże niecałe 7 godzin, tak, jazdy mam. Bo to jest 3.15, 3.20 w jedną, z
stronę, wiadomo, jeszcze manewry, powrót i tak to około 7 godzin. A gdzieś na zachodzie, czy w Niemczech, czy gdzieś, no nie wiem, no jest taka zasada, że praktycznie tacho musi być do końca wyjechane, nie? Także no, zasuwa się za dwóch, za trzech. Często, gęsto właśnie spotykam w Hamburgu w Daxerzy kierowców, którzy pracują, właśnie Polaków, u właśnie Niemca, i pytają się albo proszą o właśnie namiary na firmę, bo już u tego Niemca nie chcą robić, tak, bo właśnie się dowiaduje, jak jest. Także, ale to nie zniechęcam do podjęcia pracy za granicą, bo to może być też, jak ktoś dobrze trafi, tak, że faktycznie będzie fajnie, ok. Także no nie mówię, że w ogóle kategorycznie nie. Nie, no po prostu ja wolę tutaj, tu gdzie jestem, także nie jest najgorzej. A za granicą to bywa różnie, tak. Ale no teraz coraz więcej właśnie się pojawia ogłoszeń, tak, typu właśnie BDF-y, także warto spróbować. Znam osobiście takie przypadki, że ta praca komuś nie podeszła, tak, bo no to jest monotonia, tak, to jest właśnie monotonia. Są też linie takie, gdzie się jeździ no do wielu miejsc, ale tutaj na tych liniach właśnie takserowskich, szczękierowskich, gdzieś na hermesowskich, no to są tak zwane kółka, tak, w tej wewce się jeździ. Ja uważam to za plus, bo nie trzeba gdzieś szukać, jeździć, błądzić, tak, to raz, dwa, a potem szukać miejsc parkingowych, żeby właśnie wypauzować się, czy właśnie jakieś takie różne przygody, tak. Także no jakby mi nie odpowiadała ta praca, co tutaj robię, no to bym już tutaj 7 rok nie pracował i właśnie nie jeździł. I've been feeling so small. Watch the clock ticking off the wall. But tonight I'm letting it go. Spend my coin for sure. I'm gonna be myself, or I could be someone else. No one's stopping me now. I'm gonna skip my breaks, I'm gonna make mistakes. I just wanna feel alive. It's just what I do when I'm out, so. Są firmy, które szkolą właśnie na kierowców BDF, tak? Nawet właśnie ostatnio gdzieś widziałem na Facebooku, że szkolimy właśnie kierowców BDF, ale dla mnie to są takie naciągane ogłoszenia, bo to jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o właśnie pieniądze, to jest typowe wyciąganie pieniędzy, bo coraz bardziej ten system transportu się robi popularny, coraz więcej firm w Polsce w to wchodzi. No i wiadomo, ludzie też na tym żerują, tak, na właśnie takich ludziach, którzy właśnie boją się zacząć właśnie jazdy, no i szukają takiej formy nauki, żeby gdzieś się poszkolić. Ja tego nie neguję, tak, bo faktycznie można się nauczyć, nawet taka firma niemiecka Diebel, tam też dużo jeździ polskich kierowców, nawet tam mam dwóch znajomych. Najpierw właśnie szkoli podcaster, tam ma swoją główną tą siedzibę. Najpierw właśnie wysyła na 5 dni przyszłego właśnie kierowcę do Kassel. Tylko zaznaczam, że to jest szkolenie na oś skrętną, tak? To nie jest na szkolenie na jazdę z tandemem, tylko właśnie na oś skrętną. No i tam po tych 5 dniach właśnie dopiero patrzą, czy się osoba, kierowca nadaje na samodzielną jazdę, no i wtedy właśnie jest podjęta decyzja, czy właśnie jeszcze dalej potrzebuje tej właśnie nauki, czy już możesz samodzielnie usiąść za kierownicę, no i właśnie ładować te BDF-y.
Także nie trzeba się bać tego, bo to naprawdę, co może jak ktoś nie jeździ, to tak tylko wygląda to z boku, że to jest coś strasznego, że można zahaczyć, wywalić i sobie tam coś tam narobić, także nie ma się czego bać. Właśnie trzeba spróbować, do odważnych świat należy, jak to mówią. No ale tak jak już właśnie wcześniej wspominałem, no niestety trzeba się liczyć z tym, że na BDF-ach trafimy noski i trafimy wahadła, tak? Także będziemy mieli dosyć żmudną pracę, ale też można tak nazwać, że spokojną, nie? Także no też zależy, na jaką linię się trafi, na jakie tury, na jakie, czy na długie, czy na krótkie. Także to wszystko zależy od właśnie linii, no i od firmy, tak? Czy to Daxer, Schenker, Hermes, czy tam jakiś UPS, GLS, DPD, no to jest, tego już się robi teraz więcej. Także no mówię, nie bać się, próbować, a są takie czasy, jakie są, że potrzeba właśnie, potrzeba kierowców. Także podejrzewam, że nawet bez doświadczenia firmy przyjmą, przyuczą, no i będziemy jeździli, tak? Może nawet gdzieś się z kim spotkam. Także mówię, nie bać się próbować. Może komuś się spodoba ta robota, może nie. Sam oceni, ale śmierdzi coś tutaj. Coś tu na polach dolewają, a... No dobra, no to jakieś coś tam mi się jak zwykle przypomni, jak dostanę jakiegoś przebłysku, no to będę kontynuował. Może nie wszystkim ta forma pracy nie przypadać do gustu, dlatego że to taka jest praca, tak jak właśnie wspomniałem już właśnie nie raz, no to jest monotonna praca i to nawet bardzo monotonna, aż wręcz powiem, że aż jest nudna, ale coś ma zawsze, są jakieś plusy i minusy, nie? Nie ukrywam, że właśnie ja jestem z takich właśnie osób, które lubią być właśnie w różnych miejscach. Dlatego jak zaczynałem jazdę na międzynarodówce, na Firanę, to właśnie lubiałem być raz tu przygodowo jazd na Włoszech, raz w Norwegii, w Szwecji. Także to mi się podobało, bo sobie pozwiedzałem, można tak powiedzieć. Siemano znowu. I jak przeskoczyłem tutaj już po właśnie kilku latach jeżdżenia na międzynarodówce, no to faktem, że przez jakiś czas na początku no odpoczywałem, tak? Odpoczywałem po tej Firanie, można tak powiedzieć, no bo ostatnia moja praca przed podjęciem tej, no to były przerzuty, tak? No przerzuty to są chyba najgorsza robota, jaka tak może być, bo to jeździmy po na dosyć niedługich odcinkach, no i jeszcze na Firanie to wiadomo, to się trzeba było rozpinać, zapinać co chwilę. Dlatego jak ja tutaj przyszedłem, no to przez pierwsze pół roku, no faktycznie to odpocząłem, ale też zarazem przez pierwsze pół roku musiałem się przyzwyczaić do właśnie nocek, nie? Bo jak ktoś jest wrażliwy na właśnie nocki, no to będzie mu na pewno ciężko.
przestawić się z tej takiej jazdy dziennej na tą nocną, dlatego to przy podejmowaniu tej pracy też trzeba mieć to na uwadze, że można właśnie trafić na taką nocną właśnie linię. No chyba, że już wiesz, zakładasz, jak masz informację, na jakiej linii możesz się zatrudnić, tak, czy na dziennej, no to wtedy już wiesz, tak, że przykładowo możesz trafić też na taką linię, na linię dzienną. Dlatego to też nie jest tylko i wyłącznie to, że trafisz tutaj na linię nocną. Ale po jakimś właśnie, po tym odpoczynku, po jakimś tak paru latach, powiem szczerze, nie ukrywam, że zaczęło mi właśnie brakować tej właśnie jazdy, tak? Bo no, samej jazdy, jak już wcześniej powiedziałem, lubię być właśnie w nowych miejscach. I tutaj już zacząłem mieć takie właśnie myśli, czy może nie zmienić tutaj sobie pracy. Na razie jeszcze nie podjąłem decyzji, ale wszystko przede mną. Na razie jeżdżę, także jeszcze tutaj będę jeździł, ale na pewno za jakiś czas zmienię, tak? Zmienię, nie jest powiedziane, że zmienię firmę, ale może, że zmienię właśnie linię, tak? Może gdzieś się coś będzie nowa otwierała tutaj u nas w firmie, może przeskoczę na jedną linię, na jakąś właśnie typowo dzienną. I też nie ukrywam, żebym już wtedy nie szedł na ten system 3:1, no bo ja pracuję w systemie 3:1, ale jeszcze pracuję 3 tygodnie, no to jeszcze na te weekendy jestem w domu, zjeżdżam do domu. No ale już bym wtedy, już bym bardziej bym był za systemem 2:1, a najpierw to bym był za systemem już 2:2. Także to wiadomo, już jak wcześniej powiedziałem, z wiekiem to trochę człowiek ma trochę inne priorytety, zmieniam trochę światopogląd na to wszystko, na pracę, na życie. I ogólnie mówię, no nie ukrywam, że chciałbym coś zmienić, ale też nie ukrywam, że nie chciałbym się, że tak powiem, wpaść z deszczu pod rynnę, bo tak też można skończyć. Dlatego na razie jest jak jest, jeszcze jeżdżę na tej linii, w tym systemie, a co będzie później, zobaczymy, może coś samo przyjdzie z nienacka. Także na razie z mojej perspektywy to tyle. Sobie ustawiłem tutaj kontener właśnie w głozach. Tak jak właśnie wspominałem, ustawiam sobie minimalnie, żeby właśnie o tutaj było jak najwyżej tego właśnie, tej właśnie rolki. I tak jest właśnie optymalnie ustawione. Tutaj tak samo, o. Że tak tu pokażę, o tutaj tak to wygląda i zawsze sprawdzę COVID i zawsze sprawdzam, czy wszystkie
raz, dwa, trzy, cztery nogi z tej strony i tutaj raz, dwa, trzy, cztery nogi są rozłożone. Jak są rozłożone, to dopiero wtedy wyjeżdża. Tyle w tym filmie, tak? Mam nadzieję, że to komuś choć po części przybliży ta właśnie praca na tych PDF-ach. Zastrzegam, że to jest tylko moja i tylko moja subiektywna opinia na temat tej pracy, jak to wygląda. Także, ale też mam nadzieję, że też komuś ten film pomoże. Bo taki jest właśnie główny zamiar tego filmu, żeby przybliżyć właśnie tą pracę, jak to wygląda. Także to by było z mojej strony tyle. Ja się z wami żegnam, za dwa tygodnie zaczynam właśnie swój wyczekany urlop. Jak co roku właśnie jadę sobie naładować akumulatory w góry. To jest moja taka odskocznia od tej właśnie całej roboty, także zapraszam też do filmów właśnie z gór niebawem, jeśli coś pojawi nowego też na kanale. I oczywiście zapraszam do subskrybowania, obserwowania właśnie tego kanału, bo też od czasu do czasu wpadnie tutaj film z ciężarówki, tak? Także to by było tyle. Do zobaczenia, cześć!